Teraz należałoby się dać pani Zosi głos, ale zanim jeszcze do tego dojdzie, chciałem przeczytać jeden jej wiersyk, a jeszcze może i drugi będzie za chwilkę. Taki, co myślę, strasznie nos przybliży ku tej ziemi, skąd się pani Zosia i niektórzy z nos wywodzą. Ziemio skalną, ziemio górsko, tenuć bogato, łódź plonami płoną. Bóg głosów pszenicznych nie urodzi sprzeciw. Kielu wielkich serc wydało twoje łono, zdających piękność dumacy bohaterów, co młode świeciło, albo bogini od wojennych werów. Ziemio górsko, teluś hojno, skarby łozdajes. W przyrody urokach, wieściami dawnego czasu gwarzys, w sumach wód i lasów ukwiecono z dołu i twardo górą, po skalnych stokach prowadzi z kuchmurą. Hań, ducha łospolos, wiecnym ogniem, zadziwios siłą zimowych dujawic i ciesy z wiesny zbudzeniem. Hej, ziemio góralsko, teluś przyniosła herności, co są niespisane, trownickiem przykryte, jak skarby ścigłodne w tobie są schowane. Ziemio skolno, teluś bogato swoimi dziedzinami, ze złych hań zrodzony, wroco do cię dusą, skłos tej świata strony, co by się nacieszyć twoimi skarbami. Zofia Bogusza, Kasia. Pani Zosi, oddamy teraz mikrofon i myślę, że ona przyzna cię mi sami, może i na siedząco powiedzieć do nas. Witam pięknie wszystkich zabranych, bo kiedyście lechawom nie byli, to by były puste ściany. Ale też pięknie dziękuję Fundacji Kultury Tatrzańskiej. Te młode ludzie od paru roku robią to, co widzicie. Wysypują takich rzeczy. Ja miałam dużo tak pozbieranych takich artykułów wszystkiego, bo jeden gro, drugi śpiewo, a to trzeba to się to wszystko zebrać, no to kadnia dać. W związku Podhala nie ma. Teraz coś tam otworzyli tą bibliotekę, to by oddała do Fundacji Tatrzańskiej, gdzie bardzo wzruszono, bo oni chyba to wszystko położyli. No i też strasznie pięknie dziękuję muzeum, pani dyrektor Małgorzacie Kot, bo to przecie naprawdę jestem strasznie wzruszona. W takim miejscu, co telo historii, telo pamiątek, co by moja skromna osoba się zmieściła, to nawet nie mam słów, ale po tym wszystkim jeszcze chciałam tak przywitać, bo ja jak zaczyna przyjechałam do domu, do Woroli, to poznałam się z taką, znałam się Marysia Krzeptowską, nie Krzeptowską, bo teraz jest zawsze, bo nie myślę, a Marysia Cukier, no i wzięła mnie do Wrolskiej sprawy. A to pierwsze koło to było moje Brayton Park. No i te ludzie prawie nie umieli po polsku, urodzeni byli chawo, ale pięknie gadali po góralsku. No i nawet prezes tego koła to był pułkownik tych w Ameryce wojsk lotniczych. Strasznie jestem wzruszona, bo Marysi chawo nie ma. No i jak oni powiedzieli, no umie coś pisać, to no to za to napisać. Była korespondentem Związku Podhala, no i przysłał do dziennikarza związkowego. No i ten pan na wirku to był pan
Jan Krawiec. Miał tu przyjść. Jestem mu bardzo wdzięczna, bo jak pisał artykuły, to on mnie tak powiedział to, co źle, co to dobrze, a potem była pani Wiśnicka, która tu jestem, kłonił się blisko, stojcie pani, pokoś się, poprawiała moje artykuły. Poprawiała je z mężem, no i jakoś tak pisała, ale wiersyków do dziennika związkowego nie pisała, bo to trzeba było pisać o ludziach. No i tak jak sobie też pisała, i te tu są, jest mój kraj, w dwóch krajach jest. Moi wsi, z mojej rodzinnego miasteczka, to pan inżynier Kazimierz Lebek, panie inżynierze, pięknie dziś, to się panią, byście przyszli, boście się urodzili, panią Kejo. No i Jędruś Wordy, ten Jędruś fajnie zaś przyseł. No a resztę to wszystko moje przyjaciele. No i jeszcze jest jedna górolka, nie z Dunajca, a z Radki. Helenka Ziółkowska. Nazywamy się siostry Dalci Stońce. To my się we 35 roku, to godę zawsze piszę do mnie Kartecki, jak wieska, to godę moja kochana siostrzycka. Takie my siostrzycki, jeszcze jedną, jak miała siostrzyckę, to była Zosia Helios Boblok. No to już no, chyba syczka znacie ze zębów, no ale która miała operację. W szpitalu udało się syczko, no to nie przysła i strasznie wzrósła, no i rada, że syczko się udało, no ale nie mogła przyjść. Jeszcze jedna, to jest Zosia Borys. Miała przyjść, ale gada zaś nie przyjdę, bo ty ze szpitala wysła i doktor Orawiec był jej doktorem. No i co więcej będę gadać? No jeszcze wam powiem o tym profesorze Karpowiczu. Bo tu pani dyrektor i tutaj to muzeum bardzo się zasłużyło, że uratowało jego dzieła, to wszystko, co pisało, bo to by przecież Amerykanie byli wyrzucili. I to się właśnie muzeum tym zainteresowało. No i ja nie poznałam Karpowiczu, bo to przyprowadziło koło Sabały. Jest tu Cesiu. Stoni pokoś się. Cesiu to jest właśnie koło Sabały, to przyprowadziło do Związku Podhalan profesora Karpowicza w 1979 roku i on się tak przytulił do góroli. W kole Wróblówka, w kole dramatycznym był. No i jeszcze jedną osobę ważną wam powiem. Kiedy tego domu by nie było, ale nie mogę powiedzieć, bo strasznie nie lubi, jak go nazwą inżynierem. Pa Zygmunt Latka. Zygmunt, pokoś się. Miał 28 roku. Kupili my po Niemcach, po tych Volksgangenach, taki hangar. No jak to zrobić? Przecież to się nie da. Bo my chcieli, panowie architekci nie umieli tam w Ameryce nic dać. No był Jasiu. Jasiu, pokoś się. Przedni budosz. Ale nie, to było. Jeszcze byli inni, co pomogli Zygmuntowi, co by zrobił taki plan jak trza po góralsku. No i podniósł się pod tym. Wiecie, jako to odpowiedzialność? I wiecie, kierunek skosztował ten dom, to budowa, ten architekt? Za darmo zrobił 6 tysięcy melino, zapłacili do miasta i do stolicy. Dziękuję ci, panie inżynierze, Zygmunt, żeś przysłuchał, bo to właśnie dzięki takim ludziom, jak Jasiu, jest inni, jak Zygmunt, stoi dom pod Halar. No i jak to gadają, na płaśni amerykańskiej, no i do tych
wierchowych wieżowców za zielą. No, a mamy jeszcze tu to, ja go to zawsze nazywała, że prezes spokojny i cierpliwy. To był Jędruś, co to, inżynier, ale ja zaś mi powiedział, że zaś mi nie gadać Jędruś. Panie prezesie Krzyszczu, pokorzę się Panu. No, to jest prezes Związku Poczala. A inne prezesy, to nie wiem, bo Staś miał przyjść, ten solidarnościowiec, nie ma go, a potem był ten Jędruś Kubów, no to zaś ten Sportymo, to zaś nie przysył. A potem był Staś Męcenik, z Gotalo nazywałam, ale nie przysył, bo nie dał rady. Ja się nie miałam jego adresu. No nie będę inny o innych gadać. W każdym razie ja to tego ostatniego to nazwą Józuś Rodzinny. No ale też nie przysył. No i co zrobimy? No, gadają tak. Ten poeta, jakby się nazywał Urkan, gotów, jakby się Czech po roli zesło, to będzie całe Podhale. No i widzicie, jak się zeszli? Marysinka moja przyszła, zaśpiewała i będzie go dała wierszy. Ale ja chcę wrócić do tego Karpowicza, bo tak był strasznie zalewny muzeum, bo to rzeczywiście byłoby wszystko wyrzucone. Bo nie miał kto, no, nie miał kto. I ona tam ustawiła te wszystkie. No i znalazła się taka młoda osoba i zaczyna prowadzić taki, to się nazywała Arka. Taki poetyckiego nagrody to posiady. W marcu będzie 50. No i ona zawsze powiedziała, bij słowo, bo tak Karpowicz robił. To był raczej filozof. To bardzo ciężko przewidywał ludzkości, zagłady. Był bardzo trudny, ale są miłośnicy jego i muzeum zachowało jego, co się może. Ja też tam troszeczkę zostawiła tych jego rękopisów i pani magister, stońcie z i pokoście się z Tomarką. No, to u nas tego Karpowicza tak będzie się pewnie nazywać imieniem Karpowicza. No. No ale jeszcze wam powiem jedną najważniejszą rzecz, że to przecież Kark w 1989 roku wolno było już mówić, ja się tak akurat nie znalazła. Ja nie przywiezłaś, nie wiem jednak ziemi, bo tam niektórzy gadają, że we Worecku Tymek przywiezła. Nie, tą ziemię brał. Ksiądz brała Zdzisław Peszkowski, a była tam córka generała Kutyby, Józefa Kutyby, który został zamordowany. I ona przywiezła część tą ziemi. Jest tam ten akt darowizny. Za ją była popytana, ten ojciec mój, te staro się nazywają wojący, jakoś tam wyklęci, ale to jest byli i nie wrócą nigdy. I ona mi dała tą ziemię i oni mi dali uroczyście w takim przepięknym pucharze religijnym, liturgicznym. I oto przywiezła, no i wiecie, stał się to ten komitet, co powołał pan Seweryn, to był Dusa człowiek. I jest tutaj jest jego sekretarz, co do całe roku do 2009 wszystko spisował, wszystko robił, miał jeszcze przyjść pierwszy sekretarz, pan ten Alfred Karbowski, no ale nie przyszedł. No to ja go witam za syćki, panie inżynierze, pokoście się. No, to jest właśnie złe, co było. Całe roki nocami pisał, bo znał angielski, polski, trzymał nad tym rękę, co by to, bo to się tak nazywało, bo będą honorowy, ale my byli komitetem roboczym, myśmy tam ciężko robili. No i co więcej powiem, no, wszystkich, bo z witą, bo kogo zawodzę, a nie wiem, a
ale aha, jestem, widzisz, gadacie o sztuce. No to przecież ja to będę czytała, bo gnał, ułożyła taki wierszy dla Stasia Kulawiaka, dla Jasia Słodyczki i dla pani Szydek. Bo my mamy Jaśka Jagniaka, ale wy nie wiecie, co jest, to jest jedna osoba, to jest dziewczyna, tak utalentowana, to są jej tutaj te troje i prawdziwy model to jest Marysia. Pokaż się. Wiesz, to właśnie Ani robota. Tak, Ania potrafi z własnej fantazji, artyzmu wykonać troje, wymalować i te piękne wiersze. O kogo zapomniała, to powiedzcie mi, przywodźcie mi, bo już sama nie wiem. I bardzo dziękuję, żeście przyszli i strasznie pięknie dziękuję Fundacji Kultury Tatrzańskiej. Wiecie, co oni robią? Oni, te dzieci, to są wszystko tu urodzone. Widzieliście, jak tańczą? Widzicie, jak gadają? Trzymie się ta góra tradycja. Bo tak właśnie, Anuś i Cesiek, dziękuję ci, wyście ścichego, tak, moja rodzina, takeście te dzieci wychowali, że oni się wzięli za to, no i założyli Fundację Tatrzańską. Jędruś, też ci pięknie dziękuję, to was, kolega mojego syna, świętej pamięci, wyście się wzięli za to, bo to wiecie, i rysunek dla dzieci, abyście tam poszli, to jest na muzeum. I tam oglądała te moje, co pozbierała, no bo to człowiek to wyrzucą do garbeci, nie, to komuś trzeba, to ja próbowałam pana profesora Karpowicza i do muzeum uratował, a tam jak zostawiła, no i wiecie, to oni to wszystko pochodzali tymi obrostami, no strasznie pięknie dziękuję. Robiła nad tym sekretarka pani Elżbieta, Elu, no więc twojego imienia, mojej sąsiadki, te Elżbiety to wszystkie takie to zagadać. No przyszła, moja kochana, bo ona nie ma czasu, ale mi się tam zarabia, no i co wam jeszcze powiem? No muszę Stasiowi i Jasiowi przeczytać ten wierszyczek, no i co z wam więcej będę gadać? To nie moje święto, Pawłasa, bo to, co my robimy dla Polski, dla Podhala, Josana nie zrobił. A my mamy tego ducha, co się nas teraz wszystko boją, bo to prawda, bo my tam się wadzimy, ale jak przyjdzie co do czego, to bronimy tej ziemi polskiej, tego narodu i chodźmy nawet w dalekim świecie, nieprawda? No. A teraz jeszcze wam powiem o Wilhelmie. Musicie wiedzieć, że w 80. rokach prezes Związku Podhalan Stanisław Dzierżynka nie inno założył Komitet Edukacji, ale oni stworzyli Solidarność pod nazwą Śleboda. I do tej Ślebody właśnie Paul Leszek należał. No i co żeście by ślebodowali? Powiedz Leszek. No. Nazbierali pieniędzy, posłali na tę Solidarność, no i potem się Śleboda skończyła, bo komunisty powiedzieli im, że polityką się zajmują. No i musieli, ale mają w sercu ducha. Szkoda, że Stasia nie ma, bo by więcej gadał. Jeszcze Władek był, no nazwali to Ślebodą, bo to jest wolność. I oni bardzo dużo pieniędzy zbierali i wysyłali do Kongresu Polonii. I Kongres Polonii wysyłał do Polski. No to jeszcze co chcecie, żeby kogo... O! Basia! Redaktor Basia Żmudka. Pewnie posła. Od samego początku. Ona trzeba się tych nie pochłonić, bo ona też góralską sprawę popiera. No i dobrze te przysła, ale nie wiem, pewnie posła. A teraz jeszcze mamy Art Galery. To tak 5 bloków ode mnie. No to sobie tam idę do tej Art Galery, posłucham. I tam jest pani... Hanusia ją pani Hanuś Stącie. No, ona tam tą kulturą rządzi. No i art galery mamy tutaj. Tak, tak.
Polska istnieje. I nad jeziorem, i daleko na zachodzie trzymamy się jako Czapolocy. Kogo jestem? No i Syćka chyba. No jestem, muszę powiedzieć o Marysi Gąsienicy. Marysinka kochana to jest Marysia Cukier, to jest jej ciotka. I Marysia Cukier mnie wprowadziła w prawo góralską i Marysi strasznie świetnie dziękuję, że przyszła. To był tak wielki duchem człowiek, no jest teraz świętej pamięci, ale wielki Bóg zapłać, coś ci przysłał. I ja jestem koleżanką jej mamy, coś Marysiny. No to teraz co widzę, a moja Marysia, bo teraz wiersz chcę powiedzieć. To kupuć i godą. Tych wszystkich przymiotach, które tu słyszę, to tak się mi widzi, że się wyłania obraz człowieka, przede wszystkim ogromnej patriotki, którą jest pani Zosia Bukowska. To, że ma talenty i dary od Pana Boga, tak pięknie tu ująć w słowa, bo stoprzeć je bliżej przez poezję, przez taniec, muzykę do tego naszego Pana Boga. Pani Małgosiu, trzeba podziękować za wspaniałą dykcję, za tą ucztę duchową, która dzisiaj nas tu spotkała. I za świątynię tej polskości, którym jest Muzeum Polskie w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Wielkie brawa dla tego miejsca. A teraz przecie na sam koniec pani Zosia popytała, co by przeczytał jej wiersyk. Wiersyk jej młodości. W dziecięcy czas słonko z nad wierchów zleciało i nad ziemią zawisło. Była wtedy jeszcze dziewczynką małą, kiedy na płot nisko przysło. Złoty promycek dostać, jak chciała, ręce wyciągające radości. I że zanim na płot się stymała, bo tak się skryło z ozdrosi. Potem zaś drobną postać, hetki na drzewo wysła. Chciała do słonka dostać, nimby noc ciemno przysła. Ale kochanie nie było, poza las Bartku uciekło, za babią górę się skryło. Ja z het, hań spać się powlekło. A kiedy rosła potem, na płocie słonka Jusek nie ujrzała. Niesioło się po ziemi złotym. Niesioło się złotem. I stymać się za nim Jusek nie musiała. Bóg zapłać. Panie Zosiu, chcielibyśmy teraz wręczyć Wam i myślę, że wszyscy Państwo powstaniemy, zaśpiewamy 100 lat. Poprosiłabym Fundację Kultury Tatrzańskiej przedstawicieli panią Małgosię i tutaj was wszystkich, żebyśmy tutaj zaśpiewali dla niej 100 lat. I te piękne kwiaty, proszę bardzo, Bogdan, prosimy o wręczenie za wspaniały dzisiejszy wieczór. 100 lat, 100 lat, nie.
rada. Pierwszą nagrodę dla Teatru Trzynastka. W ten sposób Teatr Trzynastka został zauważony po prostu w Chicago. Także dziękujemy bardzo pani Zosiu za pani wkład w kulturę. To przyznał pan Dzierżęga, to przyznali my z Komitetu Edukacji i on jako wtedy jeszcze nie był prezesem. I on właśnie przyznał pierwszą nagrodę, to była garstka dzieci, wspaniale występowali i to tak naprawdę, no wiecie co teraz robi do tej pory teraz Trzynastka, to wam będę podać, no. A teraz ja chciałam powiedzieć wiersz, czy wolno mi? No, to teraz ja będę wierszyki godał. To ja zabiorę pani te kwiaty. Weźcie te kwiaty. Całujemy te kwiaty. Zaśpiewać coś. W pamiętnik klubu naszego, który będę też przekazywał dla was. Bardzo się cieszę. Zapłać, to jest właśnie nasz sekretarz tego Komitetu Budowy Pomnika, co my tyle roku od 1990 do 2009 wiele nie razy w nocy trzeba było pisać. Widzicie, to tacy są malutcy ludzie, a wielkie sprawy robią. No Bóg zapłać panie sekretarzu, żeście przyszli. A teraz ja dla tych moich, tych artystów, coś lepiej. Cesariście, kiedy teraz, to wszystko mechanicznie odbywało, potrafił.
i także tańcała na tej kartce. Na serwotale zje, w granitach tater ramieniem mocarnym obławią tej ziemi urodną płan. Idący reglem polanów i wsią, suchodobnego zbytku konia, co rolą ciągnie pół. Pokłon niziutki składą na tym dawniejszym gardowskim progu. Choć mury garną, zasnąłby zawisnąć łom, na Sepodhale zje, od porannych zornic po słomkach zachody wielkowe watry łospolo, prałowców sił, hej, dla Podhala i dla Polski w sercach i rękach się trzymą. Nasze Podhale w tych ludziach zje i oto tych godów dla Zygmusia, bo kiedy nie było, to by to nie to było, architekta takiego nie było. No, Bóg zapłać. Brawo, Stasiu, brawo, Bogu. Widzicie, przyszliście, bo ci tam tej godają, że co się przegnąć, to wszystko, a jak tam krzyczeć. Nie ma, bo jest no, fundacja ta często, na fundacja przecież ta często nikomu nie przeszkadza. Każdy przysłał, Jotec przysłał do fundacji. No i co się stało, nie? No i Bóg zapłać, nie będę wierszy kubą gadać, bo już dzieci powiedziały, Bóg zapłać, bo piękne, zaściechało. Przyszli, poczęstujcie się, no a teraz będę gadać dosyć pięknie. Ja się pokojowym, bo ja się zawsze był pokojowy, udało, to potem drogowała do auty. Pani Zosiu, ale łok z waszych wierszyków, to wy jeszcze pięknie śpiewacie. Gdybyście nie zawodzą nam co zaśpiewać. Albo Krywaniu. Ale czekajcie, ale takie smutne. Krywaniu smutne, nie? Co? To pani Zosia ma niespodziankę, bo ma swoją nową śpiewkę ułożoną. To ja nie wiem, jak ją zaśpiewam, ale to takie pole, na te pole wam zaśpiewam. Bo co byście wiedzieli, że w polach, to tam przychodził Ojciec Święty i godął z Bogiem, a potem przychodził i godał, nie wstąpi duch. Tam on szukał Boga, tam tej cisi leśnej i tej cisi górskiej. No to ja mu zaśpiewam taką tęsknicę góralską. Hole lasę, hole, Tatry wielkie skały. Hole lasę, hole, Tatry pozwól pominąć smutne dni.
Ja tylko pragnę kochać człowieka i mieć przyjaciół wierny krąg. To nie jest przecież żadna wina i nie jest drugą czyną zły. Daj Panie w życiu ten promień słońca, niech zabłyśnie chociaż maleńki szczęścia łuk. Daj Panie w życiu ten maleńki dla nas wszystkich ten szczęścia łuk. Panie Zosiu, dziękujemy pięknie za tą ucztę duchową. Nie? Będziemy się tu jeszcze obławiać i ściskać i fotografować, ale zanim to zrobimy, chciałem przede wszystkim podziękować Muzeum Polskiemu, pani dyrektor Małgorzacie, za przepiękne przyjęcie tutaj, za tą świątynię, jak to pani Marysia dodała. I tym wszystkim, kto się przyczynił do tego, pani Elżbiecie, to tak pięknie tą wystawę przygotowała, pani Elżbieta Majerowska, dziękuję bardzo. Po prostu się pani nie da. Dopomogli do tego, żeby doprowadzić do tego celu,
żeby tą panią Zosię uhonorować. Teraz kapelę prosimy, byśmy tą przygrali troszkę, a kto ma życzenia, to można... O, Rybaniu, tak? Rybaniu, pani Zosiu. Wiecie, kto napisał? No to proszę powiedzieć. Te twoje. To w zakochanym kuralce i to w pianinie, więc ja tam zaśpię. Ale przy tym nie robię nie wiedziałem. Tak i zawsze dobrze śpiewa. Tak od razu. Tak i też śpiewa. Krywa. Dzieci nasze rozdadzą na pamiątkę takie, co prawda nie okazyjne, ale naklejki w Fundacji Kultury Tatrzańskiej. Thank you.
Thank you.
Pani Zosiu, staraliśmy się jak mogli, ale to nasze staranie by na nic było, gdyby nie wasza postać i to wasza cała robota. Myślę, że nole zało się wam taki wieczór zrobić, już może nawet wcześniej, ale dobrze, że teraz. I cieszymy się, że do tego doszło. Także z wdzięczności dziękujemy bardzo, żeście to przyjęli na syćko, a i myślimy, że wszyscy znajomi i przyjaciele, co przyszli tu ku wam, myślę, że są równie zadowoleni. Jak myślę, że i oni, i my, i wy, także jakoś i wspólnie świętowaliśmy tą waszą działalność, te wasze pisanie, te wasze wszystkie rozterki życiowe. Co byście nam powiedziała ku temu? No jestem strasznie wzruszona, że się to udało i stało, bo przecież 35 roków widziałeście, kiedy tych papierów wszystko to pisała, no nie było kadać, bo Związek po Talencie tym nie interesował. No to znalazła się Fundacja Kultury Tarczańskiej, u was można syćko włożyć i kiedyś za kilka roków ktoś wyciągnie i powie, tak się działo, to się działo, to jest kultura i za to mam wielki Bóg zapłać, żeście to zrobili, bo jakby pomarła, bo co, to by posłał tak jak profesora Karpowicza do Garbecia chcieli wyrzucić. No i jestem tak wzruszona i wam, i Polskiemu Muzeum, i dyrektor pani Kot, że ja wam dziękuję, wy mi nie dziękujcie, bo i do wam trzeba podziękować, naprawdę. Bo gdyby nie wy, to by się to nigdy nie odbyło, nigdy. Dziękujemy bardzo za uznanie, natomiast bardzo ważna sprawa, wasza działalność, wasze pisanie, wasze tomiki, wierszy wydane, co my tutaj troszkę próbowali przywołać tego wspomnienia i tego waszego pisania wydanego już może niektórych z 20 roków temu, ale całe co z żywyk. Czy jeszcze macie co nowego, czy by my co jeszcze wydali? Bardzo dużo rękopisów i ja myślałam, że teraz znalazłam panią Elżbietę i coś zrobimy. Będzie wydawnictwo kultury tarczańskiej. To zrobimy to o tym Katyniu. To zrobimy, to wszystko zbieramy i wydamy, bo co, tu będzie leżeć muzeum, a my to możemy, bo ktoś to wykorzysta i zrobi, będzie autorem. A po co wy nie możecie być wydawnictwem? A my to za między ludzi pójdą i dadzą donacje i wydamy. Dobry pomysł? Bardzo dobry no, pomysł. Także to wszystko wziąć do Fundacji Kultury Tarczańskiej, zostawić tylko te rękopisy, co tam są takie z tążką związane, a potem możemy nawet i o Karpowiczu napisać. Tam mam całe zdjęcia, co te jego książki, to wszystko to trzeba się dowiedzieć, co się to z tym stało. No ja myślę, że to jest u pani tej, u pani Harcajowej, bo ja to wynosiłam i robiłam zdjęcia. Część jest na pewno posłane do Wrocławia, do muzeum. Także ja myślę, że macie przyszłość i ja bym bardzo, ja się starała. A pani Ela, jesteś utalentowany człowiek. Dlaczego nie możemy my do tego wydać? Dlaczego ktoś inny? No nie, przecież Fundacja Kultury Tarczańskiej będziemy mieć wydawnictwo. Tak jak żeście czytali pani profesor, jak się nazywa? No mleko daj. No. A co, my nie mamy materiałów? Mamy materiał. I to musi wrócić do archiwum kultury tarczańskiej. To niech będzie, a tylko to, bo potem co będziemy wypożyczać z muzeum? Jak my mamy swoje wnętrze, swoją bibliotekę? Dobry mam pomysł? No. Pani Zosiu, widzieliśmy tutaj troszkę małych dzieci, co też chcieli pokazać, czy też świętować wasze święto. Co myślicie z tymi młodymi, może byśmy dla nich coś zrobili, bo tak, wy już żeście już tak dojrzało w tym waszym pisaniu. Może coś ich wyzwanie dla tych młodszych jakieś? Mówiłam, że to wszystko tu się porodziło, ładnie tańczą i piękną gwarą mówią. Na pewno coś zrobimy. Musimy pomyśleć o tym i z całą pewnością przydałoby się te dzieci. Mają bardzo ładną dykcję gwarową, a nie wiem, czy mają talent pisarski, czy coś, bo to jest trudno, bo to jest Ameryka, ale w tańcu, śpiewie i w ogóle deklamacji mają. To nie ma znaczenia. To tak samo jakby na Podhalu. To jest sprawa przyszłości. Trzeba coś zrobić, ale w tej chwili nie możemy nic, bo to rośnie.
w Muzeum Tatrzańskim. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie i dla was, i dla nas, dla Fundacji Kultury Tatrzańskiej, że musimy myśleć o tym, tak, o to wygodać się ze niej, no o tońcu, o śpiewie, o graniu, bo z tym się dość dobrze mamy, bo może troszkę pomyślimy i o pisaniu, i o poezji. Powiedzeniu coś jakieś, jak, a może nawet jakąś sztukę małą zrobią góralską, może coś jakiś taki nieduży, coś może se ułożą, może w barze góralskiej będzie i będzie bardzo ładnie. Nie, krótkie takie widowisko góralskie mogą zrobić. Myślę, że na tyle talentu mają, a i dyscypliny od rodziców będzie. Także 7 lutego 2016 roku w Muzeum Polskim pani Zosia Bukowska-Kasjanowa świętowała swoje święto pisarskie, poezji i całego działalności na rzecz podhalańskiej sprawy. Dziękujemy. Podhalańskiej Polski, bo zbieraliśmy o Katyniu. Mamy pracę, wszystkie materiały o Katyniu, o budowie pomnika katyńskiego, wszystkie materiały. To są nasze, moje, nie dałam nikomu. No. Także dziękujemy wszystkim, którzy byli, dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i tym gościom wszystkim, którzy tutaj uczestniczyli w tym święcie pani Zofii Bukowskiej-Kasjanowej.